Pyk, pyk, pyk. Dobra. Chyba będzie git. Dalej. Okej. Dalej. 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 Play. The dawn of capitalism. When corporations as mighty as nations rule the seas and dominate the world's valuable trade routes. With an iron fist, they forge a... Damned fog! We've lost the Exeter! Captain Rustler will have us... He's Enough! Nie da się tego skipnąć. The British have passed this way! Gdzie mam płynąć? Tam chyba. Mam nadzieję, że tu będzie więcej PvP niż w Sea of Thieves. She's shot through! Easy prey! Always room for more riches in our hold! She's vulnerable to a broadside! Prawym. Fire! Now! We can get them from here! Under fire! Palimy gościa! Wybuch! W. Mam go lutować? Chyba nie. A gdzie mam płynąć? Walimy ich. Ile ich tu jest? Dobra. Dobra, tego mam bić. Ładuj, ładuj. Nie da się go rozwalić. Że on tyle hitów dostaje. Aha, bo ja chyba muszę trafić w coś. Czy nie? Czemu? No tak. Na razie jest tutorial. Dobra, łatwo. Co wy chcecie, kurwa? No i co, pali się chłop. Captain, ja musiał zestroić ciszej tą grę. Tak leciutko. Rozwalili mnie chyba.
Co teraz? Matchmaking. O, jaki krop. Nie da się tego skipnąć. A da się chyba. O, git. O, i tu sobie tworzę postać. Jacyś kumple, bo po mnie przypłynęli. O, nie umieram dzisiaj. Dobrze wiedzieć. Powiem wam, że graficznie wygląda źle, a chodzi zajebiście. Nawet mi się komp nie poci. Ani troszeczkę, nawet kurwa nie spać kompa. Szybko, nie? A ja gościu, szybciutko robię postacie. Way to repair your... Dock at the island. Marked on your compass. Tam. 400 metrów. Dym jakiś nie idzie? Nie idzie, co ty? Zajebiście jest ta gra zoptymalizowana. O kurwa, zajebałem. Zbieram sobie normalnie. Kurwa, się zaraz rozpierdolę sam. Cicho, nie pisz tak. Hamuj. Znaczy spoko, to zobaczymy. Ale dobrze działa. No. Bułka to jest to, co była się interesuje najbardziej. Dlatego sobie wszystko skipniemy. Explosive firearms. No i skąd mam to kurwa wziąć? Aha, to z tego. Z wody mamy to zbierać. A, jakiś stamina regen, coś tam. Można żarełko robić. No dobra, to muszę iść to zebrać, dziadostwo. Pałam dzidę. Explosive firearms. Musiałam to zebrać. Aha, zajebiście. Dobra, już myślałem, że wiatr wieje w drugą stronę i nie popłynę, nie? Może tam popłynę do tego znacznika. Trochę mi się przypomina jak grałem kiedyś w Atlas. Tylko że Atlas umarł. To to? Miałem zebrać? Nie. O. To rzeczy do questa. O kurwa, miejsca nie mam. Ty, ale... W zasadzie to ja już mam kurwa itemy do questa. Dobra, wracamy do ziomeczka. Ale kurwa tak nienaturalnie strasznie się przychyla ten statek, nie? Jakby miał się zaraz wyjebać. Dobra, zrobiłem questika. Mam chyba wrócić do mojego statku. Ciekawie jak to z PvP będzie. Czy będzie open? Oho. Disconnected from the game server. No i czemu nie mogę? O, bliżej musiałem być. Ile się wlewa, ona ją wylewa. No i co mam tu zrobić? Find a way to break in. O, ten statek tak...
cargo lost to the sea. Still lots of patrons in New York. Giga słabo skręca. Ja mogę tu zaparkować? Force open. Co? Aha. Aha. To to przechodzenie na te wyspy jest takie kurde dziwne trochę. Lutu żadnego nie ma. Otwórz. Pa, umarty. Luneta. Zajął mał lunetę. Jalo. Pa, i tu jest jakiś gracz, nie? Gdzie mam płynąć? Tam. Nie, może na becie nie ma. Gierka ma wyjść w lutym dopiero, także jeszcze sporo czasu. Pa, tu sobie pływasz i zbierasz jakieś rzeczy na morzu. Fajnie jest to zrobione, że gierka jest zrobiona pod single player. Pa, rekin. Uwaliłem rekina. A dobry jestem, co? No w lutym 2024. A co ja chciałem powiedzieć? Fajnie jest to zrobione, że... że będzie można grać solo, bo na przykład w takim Sea of Thieves nie da się grać solo, nie? Bo musisz obsługiwać statek, obsługiwać każde działko. A tutaj w tutorialu było tak, że po prostu masz statek, jechasz sobie prawy, celujesz, strzelasz z armat i tyle. O, kurwa, ugryzł mnie. R. O kurde, mam lunetę. Co to? To gracz chyba jakiś. Co się stało? Ubisoft Presents. Ubisoft Original. Koniec gry już? O, pierdera. Ale wieloryb. Ubisoft Singapore. Mogę grać już? O, mogę. Dobra, jakieś grupy może zakładać. Warhouse? O, ale dziwnie to postać biega strasznie. Jak to zebrać? Take. A gdzie mam znać? Warhouse. Tutaj mam iść. W drugą stronę. A jest zaznaczone. Pa, tu... kościu, pa, jakie pistole mają. W ogóle w betę można grać tylko... chyba 6 godzin, nie? No. Jeszcze mam 5,5 godziny. No dobra. Mam coś wykraftować. O kurde, pa, pikaksa muszę wykraftować. Infamous Pirate. Aha, jakieś powiadomienie, że ktoś potrzebuje pomocy. Craft. Jak ja nie lubię tych konsolowych, kurde. Rzeczy.
akację muszę zebrać. A gdzie mam to zebrać? Ja teraz muszę zebrać materiały, żeby stworzyć swój pierwszy statek. I teraz z jakimś gównem pływam, które się zaraz wywali. Tu kurde, spierdzielaj. Dziadu. Mogę zejść ze statku? Nie mogę. Aha, ale to jest kurwa celne, nie? No jak ja mam to zebrać? Ze statku też tak o się zejść nie da. Czekajcie, bo tam jeszcze chyba dalej będzie, nie? Ta, tutaj będą. O, 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 było! Aha. Ale chujowe to zbieranie. Nie podoba mi się. Już bym wolał kurwa zsiąść i kilofem napierdzielać, nie? Jak oni mi teraz znowu będą kazali, w sensie, ja muszę teraz wrócić, oddać questa. Jak znowu będę musiał płynąć tam z powrotem po jakieś itemy i tak kilka razy, to się zdenerwuje, nie? Mogli dać to od razu. Czym po wszystko popłynął. No, masz. O, tu jest więcej statków. Rank 5. Dobra, dawaj. A budują stateczek. No szybko im to poszło, nie? Dwa machnięcia młotkiem i statek gotowy. No, w 3 osoby można grać. Po lewej na dole jest party. O kurde, tu jeszcze działka trzeba craftować, ty. Jakieś enchantowane są jeszcze. Już chyba jakieś bitki będą pierwsze. Ale z NPC-ami. Nie mam pojęcia, jak tu PvP ma działać. W sensie, czy będzie open, czy nie? Raczej w grze od Ubisoftu to nie spodziewałbym się open PvP. Ty, no ale jest jakiś safe zone niby. Map updated. New trade route. O, bonus loot. Dobra, tej kole. No i łatwo. Jeszcze jednego muszę tak uwalić. To oni pewnie, nie? Ta. A to jakiś większy. Rozjebali mnie. Moloko. Ale dalej mam 1-2. Dobra, tego walimy. Aha, bo jak się wali w te rzeczy, to więcej damage dostaje.
dobra. Łatwo. To mogę gracza ujebać? Nie. Ale gówno. Szkoda, że nie ma Open PvP. Taka gierka miałaby giga potencjał z Open PvP. Jakby to był taki survival, nie? Jak pierwsze wrażenia? No jeżeli chodzi o optymalizację, to gra chodzi zajebiście. Ogólnie jest spoko, tylko... Nie podoba mi się, że nie ma Open PvP. Ja bym wolał, żeby w tej gierce było takie PvP Open. Ja bym wolał, żeby ta gra była bardziej jako survival. Jak mam być szczery. Gdzie mam questa? Ja opierdzielasz tutaj. Nie, no tu nie może być Open PvP, no bo to ma być gierka dla mas, nie? Gra, która ma się dobrze sprzedać. Przecież Maciek lat 12 to by się popłakał, jakby jakiś chłop go na morzu uwalił. Dobra, tego chłopa muszę uwalić. No i zginąłem od NPC-a. To nawet nie było żadnych konsekwencji tego. Po prostu się zrespiłem i tyle. No i chuj, i zrobiłem questa. I znowu kurwa wracać, taki kawał.